Cześć! Dzisiaj witam Was z mostu w mieście, które ma nie tylko ten most, ale i najoryginalniejszy w Polsce most uniwersytecki, jedną z najlepszych scen operowych i całkiem praktyczny tramwaj wodny. To Bydgoszcz, a w niej umiejętności, kompetencje, wiedza, czyli UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Zobaczcie, co ma Wam do zaoferowania i pamiętajcie o nim w kolejnej rekrutacji, działając jak znani bydgoszczanie. Z szybkością Tomasza Goloba, zmysłem dyplomatycznym Radosława Sikorskiego i przybojowością Mariusza Maxa Kolonki. Bydgoszcz ma wiele wizytówek. Piękną wyspę, małą Wenecję czy największy w Polsce park Myślęcinek. Mało kto wie, że Marian Rejewski, który złamał szyfry Enigmy, urodził się właśnie w Bydgoszczy. Ale najważniejszą wizytówką tego miasta są jego mieszkańcy, w tym studenci i pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, którzy zachęcają do przyjazdu na uniwersytet. Zapraszam gorąco studentów i doktorantów do Bydgoszczy i na Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Zapraszam do Bydgoszczy, miasta, które naprawdę, zwłaszcza w ostatnich latach, się zmienia piękniej. Zapraszam na uniwersytet, który mimo iż jest jednym z najmłodszych uniwersytetów w Polsce, bo został powołany dopiero 9 lat temu, w 2005 roku, to jednak ma w swojej ofercie sporo kierunków, zarówno tych tradycyjnych, jak i tych o charakterze innowacyjnym. Poza kierunkami mieszczącymi się w obszarze tradycyjnych nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych czy matematyczno-fizycznych. Mamy też w swojej ofercie coś z jednej strony z obszaru na przykład kultury fizycznej, wychowanie fizyczne, a z drugiej strony na przykład coś z obszaru edukacji artystycznej o profilu wychowania muzycznego. Także zapraszam Państwa do miasta nad Brdą, do Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. To miasto, w którym naprawdę warto spędzić semestr nauki. UKW w swojej ofercie posiada ponad 30 kierunków i niemal 100 specjalności. Wśród nich znajdziemy wiele unikatowych propozycji. Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje na przykład pedagogikę wczesnoszkolną i wychowanie muzyczne według Edwina Gordona. To jedyna w Polsce uczelnia, która uczy tą metodą. Po takim kierunku można zostać nauczycielem, który będzie pracował w przedszkolu, będzie rozwijał muzycznie dzieci od urodzenia do trzeciego roku życia. I tutaj jest taki moment i czas jakby niezagospodarowany edukacyjnie. I tutaj nasza specjalność przygotowuje również studentów do tego, żeby otwierali swoje własne firmy, które będą edukowały muzycznie dzieci właśnie w tym okresie i z obserwacji losów studentów wiemy, że tak właśnie się dzieje. Ci, którzy zdecydowanie wolą grać w zielone, również znajdą coś dla siebie. Przy samym kampusie leży piękny ogród botaniczny. Jest to zarówno miejsce rekreacji i odpoczynku, jak i teren badań. Znajdziemy tam ponad 800 gatunków drzew i krzewów, choć to nie wszystko. Poza tym mamy kolekcje tematyczne. Taką kolekcją dosyć dużą jest nasze rosarium, gdzie jest ponad 60 gatunków i odmian róż, ponad 1000 egzemplarzy. Więc w maju to jest taka wizytóweczka. A ogród jest piękny o każdej porze roku. Bo i zimą fantastycznie wygląda, i wczesną wiosną, kiedy krokusowa łączka pięknie zakwita. I później sukcesywnie co róż to nowe aspekty, które można pięknie podziwiać w ogrodzie. A do tego śpiew ptaków i prawdziwa wyspa środowiskowa w samym centrum miasta. Umysły ścisłe mogą wykazać się w Zakładzie Fizjologii i Toksykologii, który w swoim zapleczu posiada czołowe laboratorium w kraju i Europie. Za sprawą wykwalifikowanej kadry i nowoczesnego sprzętu próbki do badań przyjeżdżają do Bydgoszczy nawet z Bostonu. Są to badania w ramach umów międzynarodowych. Studenci realizują tutaj prace magisterskie, realizują prace doktorskie. Jest to nowa zupełnie dziedzina. Podkreślam, wtórne metabolity, mikotoksyny. Dziedzina, która w tej chwili mocno się rozwija. Klątwa Faraona, klątwa Jagiellończyka. Dziś wiemy, że to były mikotoksyny, które powodowały śmierć dziesiątki osób właśnie przez wdychanie zarodników pleśni i mikotoksyn.
Na UKW nie brakuje również miejsc dla fanatyków sportu. Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu jest jednostką organizacyjną o charakterze dydaktycznym oraz sportowym. Kształcimy tutaj przyszłych studentów na nauczycieli wychowania fizycznego, jak również prowadzimy zajęcia obowiązkowe z wychowania fizycznego dla studentów drugiego roku. Warto podkreślić, że Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jedyną uczelnią w regionie, na której można ukończyć wychowanie fizyczne w stopniu magistra. Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu jest najnowocześniejszą bazą sportową w województwie kujawsko-pomorskim. Mobilne biuro UKA zorganizowało w Bydgoszczy dwa spotkania o programie MOST. Dzięki nim studenci rozwiali swoje wątpliwości dotyczące rekrutacji i wyjazdów, a koordynatorzy wiedzą, jak najlepiej ugościć przyjezdnych. Na jednym ze spotkań można było porozmawiać z ludźmi, którzy wzięli już udział w programie. Postanowiłam, że MOST ma mi pomóc w dopracowaniu i dopięciu na ostatni guzik mojej pracy, dysertacji doktorskiej. I postanowiłam, że jeżeli teraz wyjadę, to nie będą to zajęcia takie stricte, na których ja będę uczestniczyła i będę słuchała, będą to zajęcia, będę mogła prowadzić zajęcia, czyli będę mogła się sprawdzić w innej sytuacji jako prowadzący. Będą to konsultacje naukowe i kwerenda biblioteczna. I te elementy będą się składały na ten mój wyjazd na studiach doktoranckich na moście. A o tym, że na UKW warto studiować, mówią nawet absolwenci tej uczelni. Studiowanie w Bydgoszczy wspominam bardzo dobrze. Studiowałam tam dziennikarstwo i komunikację społeczną przez 3 lata. Ogólnie miasto bardzo ładne i polecam, aby je odwiedzić. Poznałam tam wiele ciekawych ludzi, którzy teraz są moimi przyjaciółmi. Oprócz tego, jeżeli chodzi o życie studenckie, uważam, że jest dość bogate. Są co roku organizowane juwenalia, a na nich ciekawe koncerty, które na pewno przypadną Wam do gustu. Uniwersytet w Bydgoszczy zaprasza także doktorantów. Ci, którzy przyjadą tu na most, będą mieli możliwość prowadzenia własnych zajęć, również w języku angielskim ze stypendystami z innych krajów. Jest to dlatego niepowtarzalne, ponieważ taki doktorant jest koordynatorem własnego programu, własnego przedmiotu, kursu. Od początku do końca tworząc ten przedmiot, bardzo często te przedmioty są bardzo bliskie z zainteresowaniem badawczym naszych doktorantów, tak więc niejako podwójnie przygotowują się do swojej dysertacji, prowadząc badania, przekazując te swoje doświadczenia z badań w postaci realizacji kursów przedmiotowych w języku właśnie angielskim. Warto dodać, że od października studenci UKW i mieszkańcy Bydgoszczy mogą korzystać z nowej biblioteki. Ten nowoczesny budynek oferuje nie tylko książki, to również centrum kulturalne i miejsce spotkań. Odbywają się tu wystawy, debaty i konferencje. Zadbano także o komfort miłośników czytania. A o miłośników muzyki dba Instytut Edukacji Muzycznej. Może ty będziesz chciał zaśpiewać z nami koncert w Filharmonii tutaj pomorskiej? Nasi studenci, którzy tworzą chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, wszyscy studiują w Instytucie Edukacji Muzycznej. Studiują dyrygenturę, muzykę estradową, śpiewają, grają, tańczą, prowadzą zespoły, zajmują się edukacją muzyczną oraz animacją kultury muzycznej. Prowadzimy świetne zajęcia w rewelacyjnych laboratoriach, mamy nowe instrumenty. Prowadzimy również zajęcia z zakresu MIDI, VST oraz technologii muzycznej. Kształcimy wieloprofilowo. Jeżeli chcesz, to przyjdź do nas. Nie zwlekaj. Spędź kolejny semestr na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i rozwijaj swoje pasje.